Dzień dobry. Dzisiaj taka uwaga, ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą sprawdzać sobie diamenty samemu, a dokładnie sprawdzać, czy diamenty są naturalne, czy syntetyczne. Na rynku pokazała się znaczna ilość urządzeń, które badają fluorescencję i fosforescencję diamentów. Metoda sprawdzania diamentów polegająca na kontroli fluorescencji i fosforescencji była skuteczna w początkowych fazach produkcji tych kamieni, czyli dokładnie do 2015, może 2014 roku. Dokładnie nie wiadomo, kiedy ludzie, którzy mieszają kamienie naturalne z syntetycznymi, odkryli to, że fosforescencję i fluorescencję można z kamieni syntetycznych usunąć przy pomocy promieniowania. I od tego czasu te urządzenia są nieskuteczne. Po prostu one wprowadzają w błąd. Oczywiście można dokonywać separacji, tylko że na zasadzie takiej. Wszystko, co urządzenie wskaże jako diament syntetyczny, oczywiście jest diamentem syntetycznym, a wszystkie te kamienie, których urządzenie nie wskaże jako diament syntetyczny, są diamentami nie wiadomo jakimi i należy je sprawdzać innymi metodami. No, czyli metoda jest całkowicie nieskuteczna i właściwie niczemu nie służy, jeżeli chodzi o taką pracę laboratoryjną czy jakieś takie szybkie oznaczanie kamieni. Już pokazuję doświadczenie. Dwa pierścionki, które widzimy, są kameryzowane diamentami syntetycznymi. Jeden z nich jest kameryzowany diamentami, które zostały naświetlone po to, żeby zmienić sztucznie ich barwę na niebieskawo-zieloną, zielonawo-niebieską. I te, jak widać w świetle ultrafioletowym, nie mają fluorescencji w ogóle. Diamenty w drugim pierścionku mają mocną fluorescencję, silną fluorescencję i po zgaszeniu światła mają również fosforescencję, która się utrzymuje dłużej niż pół minuty. No to jest ewidentny wskaźnik tego, że te diamenty są diamentami syntetycznymi w tym przypadku. Niestety nie mogę tego pokazać na filmie z powodów sprzętowych. Zwyczajnie ta fosforescencja jest zbyt słaba, żeby aparat mógł ją zarejestrować. I to doświadczenie wyraźnie pokazuje, że ta metoda jest nieskuteczna i nie należy jej stosować. Na rynku są różnego rodzaju urządzenia zwane meleselektorami, które kosztują dość dużo pieniędzy. W przypadku Sherlocka Holmesa firmy Ogi to jest chyba około 400 tysięcy złotych. No i wyobraźmy sobie, kupujemy takiego Sherlocka Holmesa, wydajemy tyle pieniędzy i okazuje się, że urządzenie jest nieskuteczne. Na koniec jeszcze tylko dodam, że tym pokazuję tego już na filmie, ale badałem te kamienie oczywiście metodą spektrometrii Ramanowskiej i w przypadku tych kamieni, tych diamentów syntetycznych niebieskich ze zmienioną barwą, tam występuje dość wyraźne pasmo 5500 nanometrów, które jest charakterystyczne dla diamentów CVD. Natomiast te diamenty, które mają fosforescencję i fluorescencję, one mają charakterystyczne widma dla diamentów uzyskiwanych metodą HPHT.